Czy zauważyła Pani wzrost cen w sklepach? Matko, okropny. Skąd się to bierze według Pani? Ze wszystkich tych dodatków, które rząd serwuje. Powinny być te dodatki w dalszym ciągu? 500 plus 13 emerytura? Wydaje mi się, że powinny być. To są nasze pieniądze, jakby nie było. Na przykład 500 plus dla dobrze zarabiających, no to było już żywe rozdawanie naszych pieniędzy z podatków. Czy nie dla wszystkich te 500 plus? Oczywiście powinno być tylko dla tych potrzebujących. A ogólnie rząd PiS jak sobie radzi? Dobrze czy źle? Prezydent na przykład? Ja nie będę wypowiadała, ponieważ wie pan, w jakich czasach żyjemy. Jak pani ocenia te zdalne nauczanie? Powinno być, jakby było więcej zakażeń? Czy... A jeśli chodzi o zdalne nauczanie, no wie pan, w moim przypadku, jakby nie było, jestem długoletnim nauczycielem i na przykład z mojej perspektywy, jeśli chodzi o mojego syna, bo był akurat w 7 i 8 klasie, kiedy to zdalne nauczanie weszło, że tak powiem, to na przykład u niego, na niego wpłynęło bardzo pozytywnie. Zmienił się jako uczeń, stał się otwarty i tak dalej, ale na przykład znam mnóstwo uczniów, szczególnie z tymi ograniczeniami różnymi uczniów, z orzeczeniami lekarskimi. Ci ludzie młodzi potrzebują kontaktu stałego z, nie tylko z nauczycielem stricte, ale również z osobami, które zajmują się takimi chorymi dziećmi. Dla tych dzieci była to porażka. A jak pani ocenia teraz pracę służby zdrowia jeszcze? Łatwo się zostać do przychodni czy ciężko? Chrystusie panie, jestem właśnie typowym przykładem. Nie mogłam pójść po receptę, no gdyby nie to, że pani uprzejma jest w aptece i dała mi lek na nadciśnienie bez recepty. Ale porady jak pani ocenia? Więc mówię, dzwoni 70 połączeń na przykład i nikt nie odbiera. Na szczęście nie potrzebuję na razie porad specjalisty, ale no z tego, co się orientuję, co ludzie piszą na znanym portalu, no to tylko i wyłącznie wchodzi w grę prywatna służba zdrowia.